Fundacja Haleczka tym razem. Po spotkaniu w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie gospodarzem był pan Popiół, prezes działu Grodzisk i właściciel restauracji, pan profesor Kaczmarek. I miło byśmy przyjęci. Zajmował się Klub Wielkopolska, panowie, i cieszymy się bardzo, bo oprócz hodowców doświadczonych są też hodowcy bardzo młodzi, starzem. Uważam, że tu jest nadzieja, bo to są ludzie, można powiedzieć, i wykształceni, potrafią nam i na internecie i coś umieścić, czy wiadomość, czy punkty koszowania uruchomić szybko, wypostować coś tak dalej. Poproszę pana Janusza, jako tam byłego mieszka Polski, o kilka zdań na temat tego budowlastowego Wielkopolski. Tak jak kolega Władek wspomniał, 2 marca odbyło się spotkanie założycielskie w restauracji Leśna w Grodzisku Wielkopolskim. Przybyli nawet koledzy z odległego Gdańska, którzy są doświadczeni znacznie bardziej niż my. My tu raczkujemy. W ubiegłym roku pierwsze zderzenie mieliśmy z klubem lotów dalekodystansowych. Włożyliśmy gołąbki na lot La Havre, gdzie od razu żeśmy zdobyli dość wysokie pozycje, z czego się cieszymy, co z pewnością przysporzyło nam chęci do dalszego działania. Przyjechali na to spotkanie również koledzy z Kościana, z Leszna. Postanowiliśmy założyć ten klub przy oddziale Grodzisk Wielkopolski, gdzie zarząd klubu, członkami zarządu klubu zostali koledzy z Leszna i z Śmigla. Młodzi koledzy, dlatego jestem przekonany, że będą działać dobrze, zaangażowani. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? W tym roku, widząc ten plan lotów klubu dalekodystansowego, myślę, że nie jesteśmy w stanie lecieć wszystkich lotów, ale na pewno sobie wybierzemy loty, które nam będą odpowiadać. Chociażby połowę, czy tam 40% z tego programu, to i tak będzie dobrze na pierwszy rok. A w przyszłym roku może przekonamy naszych kolegów, żeby włożyć te niektóre loty, które i tak lecimy z około 800-900 km, loty z Holandii, żeby je włożyć do naszego programu. Co byłoby więcej tych gołąbków, byłby większy prestiż. No, każdy pewnie z oddziału cieszyłby się, że jego gołębie lecą w puli ogólnonarodowej, czy ogólnokrajowej, czy choćby nawet regionu. Także myślę,